Jak chcesz, zaraz ci mogę pomóc. Dobra. Zaraz no. Challenge, więc ja wracam do bazy. Ej, Admiros. Co? Ale wiesz, że to jest nada miejsce dla memberów? Bo ty to ustawiłeś i to się zapisało. To jest nada miejsce dla memberów. Mogę budować. A mam membera. Które miejsce? No, to co zrobiłeś z wodą? To tutaj ja mogę budować. No dobra, no to na razie niech tam będzie dla memberów. No, i tak się nie pokazuje ikonka, więc nikt nie wie. No. No to na razie tam będzie most, co nie? Bo jeszcze zrobimy dwa takie. I później dopiero wyspy dla tych, dla memberów. O, chyba ktoś to na już... zdrowie. Tak, Kosmiter to odkrył, że tutaj zawisperuje mu. Dobra. Aha, okej, okay, dobra. Jaka klasa? A ty jesteś z nami na TS-ie, okej, okay, dobra. Osoby, które są na TS-ie, to wiedzą o tym sekrecie, który ja odkryłem. 600 Infinium Or. O Boże. 600? Spoko. Na sprawy. Uzbierałem 4000 w tydzień. Później, chwila, moment. Chciałem coś sprawdzić. Dobra, że jestem. Dobra, ja idę te glacial shardy farmić. I one są łatwe. Ale zaraz będzie... O! Ja nie mam bonusu. A ja mam. Nie no, to zrobię event. Challenge. Kolejny. Dobra. Ale na przykład grasz w coś z widzami, że oprócz trochę, że na przykład jakby cię zaprosi do CS-a albo coś? Rzadko kiedy. Ale czemu z widzami? A nie możesz sobie z zwykłymi ludźmi pograć? Czemu to muszą być widzami? No. Ja ogarniam, ale okej. Chodzi o to, że tak naprawdę z kto chce do tego dungeona pumpkinowego? Ja mam akurat nagrywać to był moją drzewa. Jak wszyscy zresztą grasz, tak. Admiros, chcesz do dungeona tego? Ja nie wczytuję mi się. Ja lecę na UB5. Ja na piątkę idę. Kurde zrobili. Ja bym poszedł. Received user acknowledgement. Coś takiego. Jezu, co za ludzie zostawili skrzynkę. Jeszcze raz włączę trow. Nie, zrobili karteczkę. Off. Off. Admiros, jaki ty masz bonus? Na jaką postać? Lunar Lancer. Ale nie mogę się zalogować do gry. Wiesz czemu? Bo teraz dużo osób się tepa i jest przeciążenie serwera. No, dokładnie. Dobra, już mi wbija. Dlatego się też wolno teraz wczytuje. No właśnie, są wielkie lagi. Dlatego lepiej się na początku wczytać przed tym. No, jakaś minuta przed jest lepiej. Nawet nie minuta, 10 sekund, 15 sekund przed rozpoczęciem dungeona. Admiros, stepaj się, mam dungeona tego. Zaproś mnie. Czekaj, ukośnik. Na którym Uberze? Mi, Admiros. Właśnie, jaki Uber? Masz? Jaki Uber? Jeden. Nie, no to nie chcę na jeden, ja chcę na 5 zrobić, szybciej się robi. O, to się... A ty jaki masz level na Lunaru? Ja? 29. 29, no to poczekaj. Mnie ciągle tepa w jakieś beznadziejne miejsce. Poczekaj, join me, Admiros. Ja jestem akurat na UB5. No i robią dungeona. Nie mogę dołączyć. A jest full. Szkoda. No to jest właśnie głupie. Dobra, niech mnie zabije ten gigant i się teleportuje, może uda mi się do kogoś tepnąć. Zabij mnie, no. Admiros, co by się stało, jakby twoi widzowie zrobili wielką rewolucję? I co? I co by zrobili? Kolejną? Zaczęliby ten... Spamować moim kanałem na wszystkich innych kanałach? No spoko, możecie.
No właśnie, zrób coś takiego, że macie reklamować mnie, bo inaczej... Nie, powiem wam coś, nieważne jaka jest rewolucja, ważne co jest po rewolucji, tak? Bo zbudować może się każdy, ale zbudować coś nowego to już jest dopiero szkoda. Patrz, wybory 2015 parlamentu, nie? Aha, Tomasz Działowy, 2015-2015. A, wiesz, Gimpera nie oglądam. Oglądam. Znaczy, no, czasem, bardzo rzadko, ale czasem tam ja zacząłem to oglądać, gdy robił te daily vlogi, nie? No, dokładnie, też w tym momencie. Ja z Admiros oglądałeś jakieś anime? To jest fajne, nie? To jest Atorem. Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail. Obejrzałeś całe Naruto? Tak. Tak. Znaczy, nie całe, no to co jest aktualnie, anime. TV. I czekasz na nowe odcinki? Wczoraj nie było odcinka i powiedziałem, o nie, co ja zrobię ze swoim życiem. Nie było wczoraj odcinka? No nie, jest przerwa, bo są święta i będzie dopiero za dwa tygodnie. Znowu. Czyli za tydzień teraz. No ja też już tak, nie, ja chcę Naruto. Ale ja chcę kurde do McDonald's wersji, nie? A ja chcę do McDonald's. Ale co, chcesz Naruto? Nie wiem, czy oglądałeś filery, czy wszystkie? Wszystkie. To słuchaj, był taki moment, nie, że Google miał czy ninja. I to był filler, początki Naruciaka, nie? I był taki moment, że ludzie się dziwili, że jest latający ninja, a później było tym normalnością i tak naprawdę ten fragment sprawił, że filery stały się bezsensowne, nie? Bo tak naprawdę potrafią zepsuć całą fabułę. No. A od nowej części. Nie wiem, Bleach jak oglądałeś, to wiesz, Były filery, które były bardzo powiązane z mangą, Boże. I tak, mangą, i później liczysz, kurde, że gościu użyj tej mocy, co się nauczyłeś, a on nie może użyć, bo facet tego nie było. Bo facet jest zły. Był filer ten, z tym elementem kryształu, to był filer. Tym. Ale w ogóle zapach, to były filery. To był filler i to się długo ciągnęło, ale przyznam, że było ciekawe i po pierwsze złapali tam jedną bestię. Ejlon, nikogo nie ma... Yukimaru, pamiętam już go. Ejlon, nikogo nie ma na nic tej zmianie, nikt nie jest w klubie. Ile osób masz gdzieś online? Błąd. Ile jest osób online? A widzisz nas w ogóle? Nieprawda, jest jedna osoba. No ja przecież jestem. Ciekawe. Ja też jestem. Na tej wyspie. A no nie, właśnie. Dobra, ja wyszedłem już. No właśnie, czyli ktoś jest. Nie możesz być pewny, czy nikogo aby nie ma. O, Pawcio jest. O, mój kolega. Gdzie on jest? Gdzie ten boss? Na M. Pawcio, kliknij sobie M, no i zobacz, gdzie ja jestem. Jesteśmy sami, sam na sam. Admiras, mam takie pytanie. Ty jak zaczynałeś kręcić na YouTube'a, to nie wiem, co cię zmotywowało do tego, żeby to robić, nie? JJ Joker. No. JJ Joker. Pierwsze co oglądałem. Pierwsze co oglądałem, to były tam jakieś let's play'e. Widziałem tam Royo, coś tam jakieś bardzo stare jeszcze z Perłą tam nagrywali. No. Jakoś tak, no dobra, spoko, fajnie. Ale później zacząłem oglądać JJ Jokera i tak mi się spodobało bardzo. Ale mówisz o starym JJ przed grypą, czy pierwsze, po grypie? Pierwsze odcinki. Tak, ja też. Kurde. Sezon pierwszy, tam się chyba to nazywało. Tak, tak, z Gnomkiem, później sezon drugi. No, z drugiego to nie chyba nie oglądałem. Dobra, ja cię ale drugi został zakończony, to. Wiesz co, chodzi mi o to, że też zaczynam, chcę mieć jakiś kanał na YouTubie, nie? Chodzi mi o samorozwój, bo mam maturę z polskiego i niedługo i no, chcę swoją wymowę ulepszyć, nie? No wiem coś o tym, bo jak sam nagrywałem, no to tak moje wypowiedzi raczej były słabe, ale później jak zacząłem nagrywać YouTube'a, no to naprawdę się poprawiło. No i właśnie, takie nagrywanie jest bardzo spoko. No z polskiego jestem akurat łamaga, tak szczerze mówiąc, bo one ścisłowe przedmioty. Ścisłe sobie. I
z polskiego TKP, żeby to zdać, niby trzeba 30%. Admiraż, mam pytanko, wiesz, to jest high school date, ale poczekaj, niech jeden skończy mówić, dopiero później. Dobra. Nie, po prostu, jak to zacząłeś, po prostu wziąłeś, o, dzisiaj sobie nagram odcinek i nagrałeś, tak? Czy... Nie no, pierwszy let's play, no to jest u mnie na kanale jeszcze tam, The Next Big Thing. No i zobaczyłem, że ten JJ nagrywa, pooglądałem go, bo oglądałem go od grudnia. Oglądałem go grudzień, styczeń i luty i jakoś w lutym wpadłem na pomysł, że ja nagram coś i zobaczę, czy ktoś to obejrzy. No i tak nagrywałem. Na początku trochę mało i później coraz lepiej, no i tak to się zaczęło kręcić. No właśnie też nagrałem tam pierwszy wiesz, czy drugi odcinek, ale szczerze mówiąc to motywacji trochę brakło i... No bo wiesz, no ja nagrywam 3 lata, 3,5 roku ponad i... Jak długo? Jeszcze tak, no tak, i jeszcze nie jestem jakimś tam mega sławnym youtuberem, tak? Bo to nie są proste rzeczy i to trzeba do tego ogromnej cierpliwości. Albo farta, kolegi jakiegoś. Bierzemy farta, nie? No teraz już z fartem gorzej, wiesz? Bo tak, te tematy na filmiki już się kończą. Teraz trzeba mieć jakiegoś kolegę youtubera sławnego. Mm-hmm. Impera na przykład. Szczerze mówiąc, ja bym nie chciał Impera? Mieć... Co ty z Blowem, Admiro z Blowem Minecrafta nagrał? No właśnie. On już nie wie. On nawet nie wie, kim jestem. I on nawet nie nagrywał chyba już Minecrafta, bo... A to z wszyscy starzy Minecraftowcy, ta grupa sławnych Minecraftowców, oni już teraz Minecrafta nie nagrywają, tylko CSGO, nie? CSowcy, którzy lamy. Nie, po prostu oni... Nie wiem, czy lamy, bo ich nie oglądam, ale chodzi o to, że oni po prostu teraz nagrywają to, co jest popularne, nie to, co chcą grać nagrywać, tylko oni nagrywają to, co jest popularne. Dla na nich przykład... najgorszy okres to był jak właśnie się przerzucali. Wrzucali odcinek z Minecrafta, patrzę, 100 tysięcy wyświetleń. Później na drugi dzień wrzucono odcinek jakiejś innej gry i na nim jest 10 tysięcy wyświetleń. Więc to Admiros, niełatwo im było się przerzucić. Czy robisz challenge? Już skończyłem challenge. Ja też, ja zabiłem sobie na ten. To robimy profeta? Tak... Co robimy? Ten drugi poziom jest to. Nie, wiesz co, jednak dzisiaj chyba nie będziemy tego robić. Idę ja po prostu te glacial shardy zebrać i zrobić te wyspy. To idę z tobą. A ja muszę ten iść niedługo spać, bo kater mnie już męczy. No wszyscy wokół chorzy. Nie, jakiś moment. Coś pyli, czy kiwie, co? No czemu, komu woda z kranu się leje? Adipolis przyszedł? Nie. Ola. Fajnie by było, przyjaciela. I ty wtedy to Admiros nagrałeś. Aha. Tą wtedy, rewolucję. Ale nie nagrałem. Kiedy to wstawisz? No nie wiem, wiesz, bo muszę podzielić na części, wyciąć niektóre rzeczy, na przykład obrażanie Adipolisa. Miało być w tym tygodniu. Obiecałeś. No dobra. Będą teraz openingi skrzynek i dopiero później będzie rewolucja. Dobra. A Minecraft kiedy? Właśnie. Minecraft? No nie wiem, na prima aprilis może? Kiedy wyjdzie Harry? 100 odcinków? Jak będę, może tak, na 100 tysięcy subskrypcji, o. Ile ci brakuje? 80 tysięcy. Chciałem porobić parę tych fejkowych, ale trochę za dużo. Dobra, Zup. Mi przydałaby się ogólnie promocja, tak? Bo filmiki robię w miarę chyba fajne. Fejkowe konta i tak mi wydają. Nie, fejkowe konta nie. Ale chodzi o to, że o wiele bardziej działają te wyświetlenia, nie? Musiałbyś oglądać tych wszystkich fejkowych. Dobra. Najłatwiej to jest po prostu udostępnić, tak? Dobra, chłopaki, poczta ja pantoflowa. Nara. No, na razie. Przekazać znajomym, tak? Słuchaj, oglądam tego i tego, zobacz sobie, może ci się spodoba. Wiesz, najlepiej jest zrobić tak. Wyświetlasz. Szczerze, ja ciebie poleciłem filmik, nie, na Facebooku albo na czymś innym. Moim kolegom i każdy piszesz oglądam. W minucie numer 3 czy numer 5 i tam jest najlepsza akcja, fajnie, śmieszna, nie? I oni nie wiedzą, co klikają tak naprawdę, bo na Facebooku bardzo wiele osób nie myśli, co klika i po prostu klika byle co, nie? Przykład serio? Są te wirusy. Serio, człowieku. Nie wiem, czy masz wielu znajomych. Na fejsie?
No wiem, wysyłają tam różne cuda. Ostatnio, Tak. ostatnio było popularne, wysyłali na tym, na Facebooku, na grupach związanych z YouTube'em taki tekst, zmarł sławny YouTuber, będzie nam go brakowało. I kliknij, żeby się dowiedzieć, co nie? Pewnie tam miliony osób już to klikały. Tak, i widać. Ja od razu wiedziałem, że to jest fake jakiś. Ale nie chodzi o fake, nawet, bo ludzie po prostu klikają. Admiro, tam wiesz, wirusy, co było? Nie? Było a później no. informatyku, stop wymuszania lajkom, jeśli... Ale nic nie stop, rozumiem, jeśli, nic nie rozumiem, bo mówicie we dwóch. No to dobra, mów pierwszy. No skończyłem. Oddaję głos koledze, architektowi. O, dziękuję. To było coś takiego na Facebooku, że jest taka grupa. Jeśli jesteś za niewymuszania lajków, zostaw lajka. Aha. Rozumiesz, że, znaczy, nie że oni nie chcą, żeby rozumiem. Wymuszać lajka, ale żeby dali lajka. No. Ale zawaliście duży permafrost. Admiros, jaka była komenda na zresetowanie domu? Ukośnik cornerstone reset albo reset cornerstone? Nie, nie wiem. Clear cornerstone. Clear cornerstone, ale ona chyba nie działała, bo ostatnio próbowałem resetować. Nie wiem jak teraz, może naprawił ten bóg, ale... A, to byłeś ty, co ja ci wtedy z samą gadałem. Tak, 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 ty mi pomagałeś chyba. Znaczy pomagałeś, no mówiłeś komendy, ale te komendy nie działały, nie? Bo miałem dużą wieżę, którą chciałem zniszczyć. W końcu wziąłem się w górze. No, to jesteś ty, dobra. Tak, i ta komenda chyba nie działa, albo nie działała do tej pory. Nie wiem, może błędy naprawili w tym. Admiros, a jak zostać oficerem? No, trzeba grać dużo ze mną i zdobywać zaufanie. I na pewno nie pytać, dasz oficera? A kiedy dasz mi oficera? Bo wtedy na pewno nie dam. Nie, ja się o to nie pytam, tylko się pytam, jak zdobyć. No ale co by ci to dało, że byłbyś oficerem przykładowo? Nie wiem. No. No właśnie. Budować możesz. Nie wiem, Blue Baby mi oferował zostanie tym, przewodniczącym architektów. Ale tak wam powiem, nie wiem, szczerze mówiąc, tak naprawdę rangi w jakiejkolwiek instytucji, nie? Na przykład w tym klubie albo w innej grze, w jakiejś innej gildii. Ale tak naprawdę niewiele dają, nie? Jeśli nie macie z tego pożytku, naprawdę nie chcecie inwestować w gildię, bo rzadko się logujecie, to naprawdę nie bierzcie ich, bo one tylko obciążają was. A jeśli wpiszę tą komendę reset cornerstone, to mi zwróci itemy, czy nie? Nie, wszystko tracisz. No to muszę pozbierać te ważne rzeczy. Tak, weź to pozbieraj tam, nie wiem, wszystkie. Nie, nie mam miejsca! O kurde. Nie mam miejsca pomocy. Tak się spytam, co robicie z trofeami? Bo... Ja je w klubie układam. Tym. Wszystkie jakie mam. No właśnie, też mam ich sporo, mi zalegają, a w dołku mi się nie chce ich kłaść. Ale nie chcę mi się ich wyrzucać, bo później może będą mi potrzebne kiedyś. Wiadomo, trzeba się zabezpieczyć. Z tego co wiem, trofea chyba można sprzedać. Ktoś tam kupował jakieś, tak. Ale... Czekaj, to ja spróbuję sprzedać. No ale wszyscy mają te trofea, to tego pewno są niewiele warte, za dużą inflację. O, sprzedam... A. Te moje 8 dusz za 500 funtów. To co, zależy jakie trofea? No mówię tych standardowych, pierwszy. Do 20 roku. Czemu nie mam trofeum, które się nazywa Blue Baby? Aha. To nie jest jego? Bo to jego trofeum. Dobra, i taka głowa Blue Baby. Potrzebuję... O Jezu, 600 infimo. Nie, ten gardering był się przy... 600? No. Nie, 99 glacier shardów. Jeden glacier shard, no fajnie. A nie, mam jakieś w skrzynce. No ja ci oddawałem. Mam, dobra, 99. Dobra, czy ja wszystkie ważne... Aha, jeszcze portale, Jezu. Kurde. Dobra, to ja się tepam do mojego magazynu. Jak potrzeba, to nie ma tych lodowych permafrost. Ty.
Disconnected. No, też tego nie lubię. Dobra, o, jakieś bloczki, które mi są teraz niepotrzebne. Dobra, to mi nie jest potrzebne, to, to. Po co mi 400 takich zielonych bloczków? Oddajcie moje bloczki. Właśnie, mogłem ja Dipolisowi dać. Tylko najpierw bym musiał zrobić miejsce. No, on chyba nie wiedział, jak zrobić miejsce, bo szkoda było mu wyrzucać to, co ma. Niestety albo niestety, tak. Dobra. No to jeszcze tylko brakuje mi tych... Infinium. Wpadłem na pomysł, ale nie wiem, czy ci się spodoba, chociaż może się spodoba. A ile infinium ci brakuje? 300. 600. A, 300. A nie, 600, sorry. To się mogę dać. 300 to na jeden. Widzisz, widzisz, ja lepiej pamiętam, ile ty potrzebujesz niż ja, niż ty. Butelki sam. Mam, glacial shardy mam. A nie wiem, czemu ciągle mi pokazuje 99. O co chodzi? Jezu, ja tak miałem z tym, z infinium, że miałem tego 4000, zrobiłem dwa zrobiłem jeden portal do nieba i mi reszta zniknęła i ja już się zacząłem ten bać. Może miałeś skrzynce, nie wiem, na swojej wyspie. Nie, nie miałem skrzynce, ja miałem je w ekwipunku, bo je zbierałem. To nie wiem, jakiś bardzo. Ja pamiętam, tak szukałam, a po jakichś dwóch minutach mi wróciły do ekwipunku i to jestem bodzili. W trading post, jak coś. Aha, to do logo wystarczy. Dobra. Czekaj, bym mógł czytać. No, półtora tysiąca za jego ekwipunku. Admirosa, skoro znasz Gimpera, słyszałeś bomb site A? No, kto tego nie słyszał? Dobra, jestem. Mój kolega myślał, że to jest... to po japońsku jest śpiewane. Szczerze? Serio? Słuchałem tego... Najlepsze teksty ma Mamiko. W ogóle najlepiej śpiewa z tych wszystkich. Dobra, mam już wszystko, co potrzeba. Możecie się spytać moich kolegów, ja jak zakładam ten czapkę mojej koleżanki i zaczynam śpiewać to dokładnie jak Mamiko. Tak? Tak. A Talię też masz taką? Nie. Czekaj. No to słabo. Zobacz! A kurde, to nie ten czat, czekaj. Ktoś mi napisał właśnie na privie, Admiros dodasz do gildii, a Manik... Adi Polska 8091. Nie przyjmuj. Zobacz, co napisałem na nocnej zmianie. Pedober. To tej talii było dziwne. No nic, mówisz, że jak założysz, że jesteś jak Mamiko, no to talię też pewnie masz taką. Może z wyglądu. Ale jak zobaczyłem, jak Gorset zakłada, ja pierniczę. Ej, czy tylko my we dwoje jesteśmy na tyle? 40 cm w talii? Admiros, a wiesz, jak się nazywa Blue Baby? Nie. A ja wiem. Wow. A czemu ten most jest taki krótki? What the fuck? Nie wiem, budowałem, ale też... wiem, miałem ci glaciar shardów szukać i uciekłem, dobra. Ja sobie sam pobuduję własny most. Dobra, jest padł nara. No na razie. User disconnected from your channel. To poszedł. W Minecrafcie się łatwiej buduje. O wiele. No. Ej, ale... a za 4,50 w TeamSpeaku jakiś serwer z iloma slotami się ma? W TeamSpeaku? Pewnie 3 albo 2 sloty. Zależy też, gdzie kupujesz, nie? Możesz kupić pod sloty, czyli sloty już. Tak jak Admiros. Na serwie, nie? Że jest jeden serwer, ale ty kupujesz pokój dość duży, powiedzmy 100-200 osób, i kupujesz tego za 10-20 zł, nie?
Nie, mi chodzi tak jak na przykład Admiros, taki serwer. Ja kupiłem cały serwer, a pokoje możesz sobie za darmo nawet dostać, jak jesteś youtuberem. Bo ja chciałem mieć własny serwer, nie za duży, tak żeby mieć samemu kanały jakieś porobić i tyle. A serwer za ile kupiłeś? Ale nie chodzi mi, ogólnie mi nie, ja miesięcznie płacę 10-11 zł, czasem 9, a, no czyli nie płacisz żadnej sumki, tylko 10-11 zł miesięcznie? Tak, za tak, 10 slotów. Jakbym chciał więcej slotów, to bym płacił 15 albo 20 zł. A to zależy też, kto hostuje, nie? Bo na przykład na moim hoście... Ktoś mnie do Uber Shadow Pinnacle zaprosił. Ja go nie mówisz, znam. Że to masz 10 giga, nie? Czy ile tam było? Może to pedober. Nie będę akceptował. Dziwne. Nie mogę użyć tego. Czego? No. O, jest, dobra. Działa! Trzeba było w dobrym miejscu stanąć. A, dobra, tapłem się. Da. Nie! Mogłeś całego mostu nie budować. A w sumie nie muszę nawet chyba mostu budować, tak teraz patrzę. No i co z twoimi bloczkami? No nie ma. Teraz oddajcie mi moje bloczki. Ej, Adi Polska tu jest, coś mi się nie podoba. Jezu, Tepo, gości mnie jakiś zaprosił. Tepo się i od razu zginąłem, nie zrespiłem się martwy. No, jeszcze. Ej, a Dipolis mi zaprosił. Buduję pod wodą. Dobra, i tu będzie wyspa. Myślę, że taka odległość wystarczy, czy jeszcze jedną? Starczy, nie, dobra, Admiro, starczy. Bez przesady. Dobra. Bombardujcie go. Bombardować Admirosa, niech poczuje ból. Dobra. Tworzy się. Tych wszystkich subskrypcji. Ale ten most można by zrobić taki, wiecie, ładny. Tam by się przydało zrobić. Toko, zajmę się tym. Taki fest, fajny most. Nawet nieźle to spokojnie wygląda. Zajmę się tym. Dobra, mam jeszcze jedną, to użyję ją akurat, ostatnia będzie. I tu będzie wyspa dla memberów. To czekaj, to ja im coś dam na rozpoczęcie. Specjalnie dla Repolisa. Tak to zniszczą. Tak to zniszczą, nie ma sensu, dawaj. Niech sobie budują. No i proszę, niech zniszczą, czekaj. Tylko nie wiem, jak zrobić, żeby właśnie mostu nie zniszczyli. Nie, po prostu daj tam morze, żeby na morzu nic nie mogli budować. Będzie most i to wszystko. W sumie? On na moście i tak... nie wiem, daj morze. O, dla Dipolisa. Tak w ogóle to może się różni od tego bijącego? Wygląda? No nie bije. Ale to wszystko, nie? To! Tak, i to no niczym się nie różni. Nie wiem, ja sobie to zobaczę. Dobra, koniec. Admiros, a jak zostać twoim przyjacielem? Trzeba zdobyć 200 punktów reputacji. No, musisz udostępniać mój kanał wszędzie. Za każde 1000 udostępnień dostajesz jeden punkt. Musisz zebrać 200 punktów. Dobrze mówię. A jeśli udostępniłem 3 razy twoje filmy? No to mało. No to idę ci dać unsuba. Okej. Okay. Miejsce przyjdzie mi 10 subów w ciągu dnia. Nie no, dobra, żartuję. I taki jeden sub ci brakuje, żeby zdobyć tego złotego YouTube'a. No, jeszcze dużo mi brakuje. Złotego? Nie. Na srebrnego trzeba zdobyć. No. A brązę już masz? Nie da się mieć brązy. Nie ma brązy. Dobra, ustawiłem tutaj na architekta. Może. Nie wiem, czy masz... macie może takiego gościa na YouTubie jak Unbox... All? No, nie wiem, widziałeś, co zrobić z tym znakiem? Widziałem tylko miniaturkę, miałem to wkliknąć, ale mówię, no pewnie będzie jakieś beki robił znowu, mówię, że się nie chce. Wziął to całe, rozkręcił, kurwa, na części, tak? Nie? Ja pierdzielę. Rozpakował się ten cały. Tak, rozpakował to wszystko, okazało się, że szybko coś w środku, nie?
To zwykły plastik jest. I tylko tak naprawdę metalowa jest tylko ten przycisk sam, nie? Srebrny. Ale jeszcze to wszystko plastik i sztuczne materiały. Admiros, wiem, co możesz zrobić, żeby mieć więcej subskrypcji. No nie wiem, mów. Nagraj to z DeepAI'em. No dobra, zapytam go. W sumie dawno z nim nie rozmawiałem. No jasne. No tak, no co ty myślałeś? Znacie kogoś takiego jak Mohehe Film? Nie. Mohehe, znacie kogoś takiego? Nie. Nie kojarzę. On robi na przykład przeróbkę Ukrytej Prawdy szkoły. Przeróbkę Awatara za robić... fajną. Ale to trzeba robić przeróbkę Ukrytej Prawdy? Samo w sobie jest przeróbką. Nie, jest że on, z tych programów 5, 6. Wiem, chodzi ci o teksty różne, nie? No. Na przykład widziałem, nie wiem, kanał, jak on miał, Stalin, WHCD chyba. Gość ma dobre filmiki, nie? Na przykład wziął ostatnio film Pocahontas, wyciął jakieś momenty i zrobił z tego osobną fabułę. Oczywiście dla dorosłych, nie? Z przeklinaniem wszystkim, nie? Tylko, że wyciął audio z różnych filmów starych polskich, nie wiem, na przykład Killera czy... Admiros, wysłać go, jak on ma... Adipolis? Chyba nie. Wysłać ci link do jednego filmu jego? No możesz wysłać, ale ja to później obejrzę, bo teraz nagrywam, więc Spoko. Nie mogę zminimalizować. Tak w ogóle to ta wyspa nie jest, nie jest na memberu. Mogę. Nie, w sumie co mi to daje jeden like więcej. No, dokładnie. Mam 10 subskrypcji mojego YouTubera. Okej, okay, Ja mam 5. Na dwóch poradnikach się wybiłem. No ja też. Do Trow? Nie, do Minecrafta. Nie. Zresztą. O! Ja zrobiłem poradnik do Windowsa, jak zrobić niewidzialny folder i jak zrobić folder, do którego nikt nie wejdzie. Wokół siebie z 50-100 graczy 10-latków, to tak naprawdę, czy 5-latków. No co mogę robić, nie? Wszystkie bramki. Tylko, że on, Admiros, jak ktoś ma dwa kanały, ja ci wyślę do takiego, który on robi przeróbkę na przykład Awatara, Kucyków Pony. O kim ty mówisz? O Mohehe Film. Nie wiem. A tak w ogóle wiesz, że nie ma takiego czegoś jak Kucyki Pony? Jest mail te pony. Kucyki Pony tak samo w sobie nie ma sensu, nie? Bo pony z angielskiego znaczy kucyki, nie? Ponys. Właściwie. Tak tłumacząc to jest kucyki, kucyki. Nie ma sensu. No. Ale ja mam wolny internet. Ja wolę. Ale to działa. To działa. Te wyspy nowe dla memberów, no. One jeszcze nie są ustawione, nie? Parodia Avatar. Śmigus Dingus, to tego ci nie podeślę. Epizod 1 ci wyślę. Tylko jak ktoś obejrzy to całe i jak coś jest też druga część. Dobra, później sobie obejrzę. Mhm. O, ja jeszcze daleko do challenge'a. No. A do której będziesz? Jeszcze z pół godziny. I challenge zrobię i tyle. O ja wolę. No ja tego skopiować nie mogę. Im znowu coś odwalę. Poza tym jutro muszę wstać rano, bo mam streama przecież. Na it. To? Nie. O właśnie, o. Muszę na twojego streama też wstać. Masz tej... do jego filmu i to jest jednego jego kanału. Podeślę linka do drugiego kanału, gdzie na przykład zrobił przeróbkę z szkoły i przeróbkę innych tych, jak trudne sprawy i ukrytej prawdy.
A ty mi raz ostatnio mówiłeś gdzieś na czacie, że masz 40. Serio? No. Starość, nie radość. No, jak ludzie pogłosić, że życie nie dało ci. 19, 43 dokładnie mówiąc. Szczerze mówiąc, dałbym ci, jakby miał oceniać, ile masz lat, 16. 17. No. Po głosie każdy mówi, że 16-17. A to ty jeszcze chodzisz do szkoły, że mówisz, że masz szkołę? Ja? Nie no, ja mam 43 lata, no to gdzie ta szkoła, to już dawno temu była. O, złowiłem rzadką rybę, rare fish. A co jest? Jak się wam rozmawia ze starszym panem? Jak się czujecie? Wiesz co, szczerze mówiąc, gra, nie wiem, Mulligansa, kojarzysz, taka gra przygodarkowa. Coś jak plemiona. Że grałem z 60... I tam się grało tylko z ludźmi starszego wieku, nie? Lata... Ej, dobra, ja idę za 70-latek, nie? Rozumiem, że grasz 70-latkiem, nie wiem, czy to... Kojarzysz. O, no to ciężko, ciężko. I słuchaj, i u nas był taki jeden gościu w gildii, tam... Mówię, jak coś jak plemiona, nie? To wiadomo. To są takie gildie, w których naprawdę wszyscy się zbierają, nie? Z 2-3 gildie na serwerze max i... I był taki gościu, który miał identyczny głos, dokładnie identyczny głos jak Janusz Weiss z Radia Z. Człowieku, on miał przezwisko Janusz Weiss. Normalnie słuchasz radia, słuchasz jego, on nie odróżniasz głosu. No, no to trzeba było zapytać go, może to jest właśnie ten Weiss. No wszyscy go pytali, mówili do niego Janusz Weiss, nie? I słuchaj, do tej pory pewnie ma przezwisko takie, jakie ma, nie? Ale no głos ma identyczny. No, on, nie wiem, rzadko się trafia, żeby taki głos usłyszeć, nie? Charakterystyczny. No. Nie no dobra, ale tak na serio to nie mam 43 lata. Tak właśnie myślałem. Nie, to był troll, ale wszyscy uwierzyli. Tak samo jak był troll, że już nie będę nagrywał trollów i wszyscy na privie: ej, kiedy troll, czemu nie będziesz już nagrywał trollów? Nie, tak na serio to mam 24 lata i jeszcze studiuję, stosunki międzynarodowe. O. Masz dziewczynę? Aktualnie nie mam. A co chętnie? Nie, szczerze mówiąc... wyczułem w tym żart, bo wcześniej mówiłeś 41 lat i... Tak? A, no może. No właśnie dlatego. No 2 lata różnicy w 2 dni, to raczej chyba nie da rady. Ale teraz szczerze mówiąc, po stosunkach międzynarodowych będziesz miał dobry zawód, bo wszyscy gardzą tym zawodem, nie? Ale za 10-15 lat jak skończysz ogólnie ten rozwijanie się... Ja studiowałem turystykę i rekreację przez 3 lata. Ukończyłem ją, już mam licencjat z oceną 5 i teraz poszedłem na stosunki międzynarodowe. Jako magisterkę. Brniesz jako wysoko. Magisterkę. I po prostu tutaj, wiesz, oni mi pozwolili po turystyce tu studiować na magisterce, ale za to, że będzie po prostu specjalizacja turystyka międzynarodowa. No ta specjalizacja to tam... Gdzie to studiujesz? Nie ma. W Łodzi. Nie, no, ja mam dobre stosunki. Nie, to dobra, nie jest politechnika. Kurwa, bo też, nie wiem, skończę maturę, nie wiem, miałem się wybrać do wrocławskiej politechniki informatycznej. Więc szczerze mówiąc, po pierwsze wątpię, że czymś się dostanę, tam powiem bardzo wysoki poziom. To jest najlepsza politechnika takiego złotego kraju. A tak poza tym, to tak chyba nie ma sensu, nie wiem, czy na prawo czasami nie puścić. Ej, Admiro, zrób imprezę w klubie. Jeśli dam radę. Jaką imprezę? Klewę? Jak chcesz jakiś event, to ja mogę ci zorganizować byle jaki, jaki chcesz. Tańczymy! Wystarczy, wystarczy, już była rewolucja. Nie, my chodzi o imprezę, że wszyscy tańczą. Zaczynamy. Du, 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 du. Dun, 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 dun. I don't...
Idę coś zjeść i zaraz wrócę. Admirus, jakby co to te dwie wyspy dla memberów są dalej na, dla architektów tylko. Tak? Mhm. A, może nie zmieniłem na nich po prostu.